Wielki finał serwera amerykańskiego. Co my tu mamy? Zespół Smile. Centuriona X, 2 CS-y, 4 BZ-y. Zespół Dopamin, 4 BZ-y, 2 CS-y i Rheinmetall. Kto wygra? Zobaczymy, ale ja typowałem, że wygra zespół Dopaminę. To był mój typ. Może się pomylę. Nie znam tych drużyn dobrze. Znam je tylko trochę. Ale na tyle, ile je znam, no to mówię. Typowałem Dopaminę. Początek bitwy. Bardzo zdecydowany wjazd lightem na latarnię. Zespół Smile ma okazję przysnajpić w tego lighta, ale pewnie strzelą w kogoś innego. W ogóle light ze wzmocnieniem, widzowie! Light ze wzmocnieniem, co wy na to? Co wy na to powiecie, kurka? Dzięki, Lazarowski. Light ze wzmocnieniem! Pozdrawiam. Co jest? 10 zł. Niecodzienny widok. HP-kowy zespół Smile wygląda na razie lepiej. Ale teraz tracą HP na dojeździe, prawda? To jest kosztowne. Centurion obity najbardziej. Gracz o niku Lob stracił większość życia. Udało się zespołowi Dopaminę HP już troszeczkę poprawić stan. Ale teraz PM dostaje, zobaczcie, mocno w bok. Frugo to samo! Kurka wodna! Pan Wiking, hej, tracą dużo życia. Poprawiają strzelanie w ruch, bo nic nie trafia. 10 zł. Najgorzej wygląda pozycja chyba Cesa, który teraz walczy sam na dwóch. Gracz o niku Ferret. Nexus używa dopalacza, aby podjechać. Dzięki bardzo, zaraz powiem. Chyba chce skończyć tego Centuriona, tak mi się wydaje. Czy go skończy? Nie, strzeli w BZ-tę. Oj. Wpakował się ten Nexus bardzo źle tutaj. Bardzo zacięta walka. Kolejna pecha Nexusa. Ale dostał w magazyn jeszcze zbiorniki. Będzie teraz ładował naprawdę 100 lat. Ojojoj, zespół Smile lepiej tutaj sobie radzi. Teraz najhaj na siebie, wjechał na niego. To było dobre. I Ethan. Czy będzie zdjęty? Jest zdjęty, ale nie ma to już dużego znaczenia. Te BZ-y tutaj robią robotę naprawdę ogromną. A CS jest na ogrysku. Teraz jeszcze jedna pecha Dark Ninja, ale już z góry zjeżdża na niego CS. Wright pomaga, robi co może, ale jest sam na czterech. Nie wiem, co by się musiało stać, aby on to wygrał. Trzeba byłoby chyba naprawdę cudu. Wjeżdżają BZ-y, jedna z lewej, druga z prawej. Jedna ma uszkodzony magazyn, więc może teoretycznie wybuchnąć. Lightem próbuje zrobić te BZ-y w konia. O, nie było warto! 800 z HEK-a, ale huknął! Jak zaryczał! No i koniec. Zespół Dopamin przegrywa pierwszą rundę. No, fakty są takie, że zespół... 3 razy CS 63. Lewandowskie mają ten plus, że mają w cholerę życia ponad 3000, czyli lepiej niż BZ. Mają do tego jeszcze alfę, przyjemniejsze działo, ale jest haczyk. Jaki jest haczyk? Haczyk jest taki, że są wolne. I można je wziąć tylko najlepiej na obronę, bo inaczej to słabo dojechać do środka. Zobaczcie, że BZ-y tutaj mają taktykę, napędzają! Ale to jest sprytne, napędzają te Lewandowskie. Nie pomyślałem o tym, ale to jest 1000 IQ za granie. Patrz, Tion już oberwał za 400. CS wjechał! Za darmo! Bardzo zła wiadomość dla zespołu Dopaminę. CS na górce to jest tragedia. Proszę Państwa.
CSiK teraz będzie konfrontował się z Baczationem. Będzie starcie, tylko że Ferret ma jeszcze do pomocy Spirita, więc walczą dwóch na jednego. External ponosi straty. Chyba przegra. Powinien przegrać. Uwaga, jeden strzał jest potrzebny. Pomoże mu kolega. Wygrał Ferret. Piękna robota. Brawo. I teraz środek. Tutaj Lewandowski. Steronował CS-a. Tomasa. Te 60 ton sprawia, że możesz wylać się i steronować czołg średni. Teraz Nexus używa dopalacza, aby uciec, ale został podpalony po drodze. Co się tu wydarzyło? Jeszcze podpalony. Dopalacz, ogień, podpalenie. Co za mieszanka wybuchowa. Zespół Smile ma przewagę ponad 1000 życia. PM próbuje Lewandowskim trafić Ejtana, ponieważ on tutaj... Oj, nie wyszła mu pecha, on był na ogrysku. Zespół Smile wygląda coraz lepiej. Niestety przewaga liczebna daje się we znaki. Trzech na pięciu. PM coraz mocniej dostaje tym Lewandowskim. Z jego prędkością nie jest w stanie tutaj być wszędzie. I coś mi się wydaje, że niestety i ta runda trafi na konto zespołu Smile. Mówię niestety, no bo ich nie typowałem niestety. BZ odbija się od CS-a, to jest dziwne. Jak on to odbił? Dwóch na trzech. PM pewnie teraz polegnie. Dokładnie. I zespół Smile wygrywa drugą już rundę. No ta runda nie poszła najlepiej zespołowi, który był typowany na faworyta. Zespół Smile ma w swoim składzie STRV-a, CS-63, Konia i 3 IS-7. Do tego jeszcze 113. W zespole Dopaminę 3 113 i 7 koń CS i Minotauro. Czemu zespół Dopaminę ma Minotauro? Pewnie dlatego, że się broni. Tak mi się wydaje. Tak, zespół Dopaminę się broni. Wydaje mi się, że zespół Dopaminę powinien to ogarnąć. To nie jest jakieś mega trudne. Nie oszukujmy się. Ta mapa jest jedną z najprostszych do obrony. Ale mają bardzo nietypowy układ sił. Zobaczcie, że zespół Dopaminę ma większość sił na torach. I to może być błąd, ponieważ zespół Smile ma wszystkie siły w kierunku bazy numer 2. Co zrobił Spirit? Boże święty! Co on zrobił? Stracił pół HP... Ponad, bo chciał, no w sumie nie wiadomo co chciał właśnie. Chciał coś spotnąć, spotnął w piernicz, w zęby. Zęby mu powypadały, widzowie. Taka jest prawda. Bardzo zły start zespołu Dopaminę, nie wiem co się z nimi dzieje, ale ewidentnie jest tam źle, jest tam zła atmosfera. Nie są w stanie się dogadać. Teraz Isy wjeżdżają w kapa. Minotaur jest tutaj wcelowane. Robi robotę. Minotaur jest świetny na tej mapie. Polecam wam je nie raz, nie dwa właśnie. W takiej pozycji. To jest jeden z najlepszych czołgów w grze. Dziękuję panie Marcos. Dodamy do klanu oczywiście. Te Isy próbują przebić w dolną płytę. Przebijają. Pozdrawiam. Poproszę o dodanie do planu pod rozwój i kredyty z najmniejszą dozwoloną ilością bitew tygodniowo. Nick Marcos 8010 zł. Dobrze, Marcos. Jest kontratak zespołu Dopaminy. Jadą w kierunku Isa 7 Lopa. Jednak nie trafił 113. Oj, panie. Skuteczność. Skuteczność jest potrzebna, a jej brakuje. Ta 113 zaraz polegnie. Oj, nie wygląda dla niej dobrze przyszłość. Minotauro walczy dalej na dwóch. Na dwa Isy 7. Czy polosuje w Minotauro? Polosowało raz. Oj, dostał magazyn. Czy go skończy? Polosuje 510. Polosuje.
Polosowało, tak czułem. O kurka wodna. To jest naprawdę dramat. Super Conqueror wyjeżdża. Dolna płyta przebijana bez problemu. Ale Super Con jest lepszy w takiej walce, ma lepszy DPM. A STRV robi sieczkę. STRV robi robotę. O panie. Ten STRV porobi. Nie no, to jest bez sensu. No taki wyjazd pod STRV-a to był błąd. Proszę państwa, zespół Smile wygrywa właśnie trzecią bitwę z rzędu. To jest miazga, to jest katastrofa dla zespołu. Dopaminy są zmiażdżeni z planszy. To wygląda gorzej niż starcie Ukraina-Polska. To jest po prostu jakaś masakra. Komentatorzy zastanawiają się, o co chodzi. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Zespół Smile ma w składzie 2 Minotauro, 2 VZ-y, Super Konia, 2 IC-7. W zespole Dopaminę, STRV, CS Koń, 3 IC-7 i 113. Amerykanie, jedni i drudzy, kopiują od siebie, ewidentnie. Ale... no, troszeczkę pozmieniali zawodnicy Smile, no bo jednak 2 Minotauro, prawda? Tamci mieli jednego. Ci wzięli dwie sztuki. Oba Minotauro kierują się w kierunku bazy numer 2, a zespół Dopaminę wybiera bazę numer 1. To nietypowe zagranie dla STRV-a. STRV zawsze prawie jeździ na bazę numer 2. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Póki co, jeden dobry strzał w Spirita, jeden przyjęty przez Vermiliona. Ile bitew zostało? To jest ostatni mecz. Jeśli chodzi o stricte turniej, potem jeszcze sam będę grał. Może oglądam wasze powtórki, jak jakieś będą wysłane, zapraszam oczywiście. Ale tak mówię, to jest już ostatni mecz, finał serwera amerykańskiego. Bardzo zdecydowany atak tymi czołgami ciężkimi. Widać, że chcą tutaj wjechać, ale tam czają się dwie VZ-y. Ojej, to są dwie VZ-y, widzowie. No, one mogą jeszcze sporo zrobić. Mają dobre pozycje na wieżyczkę. Zespół Dopaminę ponosi gigantyczne straty. Te VZ-y są w stanie tutaj nawet przeładować jeszcze jeden magazynek. Nie wiem, czy uda się graczom Dopaminę cokolwiek tutaj osiągnąć. Ethan teraz przybity w dolną płytę bardzo mocno. No i moi drodzy, naprawdę nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że po prostu to będzie 4 do 0, 4 do jaja. Trzy czołgi ciężkie, widzimy, że chcą oddać kolejny magazynek zespołu Smile, ale muszą oszacować, kogo najbardziej opłaca się ostrzelać, wiecie? Kogo tymi pociskami zaatakować, bo jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie są przekonani. Teraz strzały padają w pana PM. Jedna VZ Fly ma dwa pociski, druga ładuje. Teraz te dwa czołgi ciężkie bardzo ryzykownie przejeżdżają, aby zdjąć Frugo i 113. Vermilion zostaje zmasakrowany, zostaje na ogrysku Fly. Wygląda nieco lepiej, ale to było bardzo kosztowne, to trzeba zauważyć. Co ważne, jeszcze Dark Ninja przeżył. Minotauro może chcieć skończyć 113. Zobaczymy, czy uda mu się ta sztuka. Dwie VZ-y.
cały czas gotowe i sprawne, ale jedna już na ogrysku, na oparach. Moja opinia jest taka, że zespół Dopaminę dał radę troszeczkę odrobić te straty, ale jeszcze nie są w dobrej sytuacji, szczególnie, że mają dwa czołgi mniej, muszą podobijać ogryski, inaczej są bez szans. Dobijanie lub widzowie. Teraz IS-7 spróbował. To może być moment wyjazdu Fly'a. Fly wyjechał, ale operator kamery nam nie pokazuje tego. Nie pokazał nam niestety tych strzałów. O! Widzicie, były. STRV dostał. Choć operator tego nam nie dał zobaczyć. Superkon jeszcze tutaj przyjął jedną pechę ładną też. Dobrze to weszło. Demszeusz, dziękuję za 9 miesięcy. 9 miesięcy, czyli dzisiaj poród. Co urodziłeś? Mam nadzieję, że jakiś czołg zdrapa dobry. Spirit na oparach. Jego sytuacja tutaj nie wygląda dobrze. Jeden strzał, jeden błąd i go nie ma. Teraz bardzo ładnie zdjęte dwa pojazdy. STRV i Super Conqueror. Zespół Dopaminy ma dwa ostatnie czołgi. Kern w IC-7 i pan Spirit w CS-63. Naprawdę nie wydaje mi się, aby byli w stanie w tym meczu cokolwiek ugrać. Grają zupełnie inaczej niż wczoraj. Ten poziom nie wystarczy na wielki finał. Ostatni CS już tutaj może po prostu się dać zabić, bo i tak nic nie zrobi. Jeszcze walczy, nie poddaje się. A tym CS-em jeszcze sobie tutaj robi zabawę. Przedłuża na tyle, ile może. No i teraz pada po strzale VZ-y z środka. 4-0. Komentatorzy chyba sami są tutaj zdziwieni, jak łatwo to wygląda. Miasto Duchów to jest możliwe, że ostatnia mapa, jaką zobaczymy. Jak wyglądają składy? W spole... O kurna, Dopaminę, od nich zacznę. 3 mausy. 2277, E5 i 1 CS. W spole Smile, 113 i 4, 3 konie, 2 CS-y. Ale 3 mausy? 3 mausy, o kurde. Albo to jest beka i żart jakiś, albo ja nie wiem, o co tu chodzi. Chyba już się poddali. Nie wiem, ale śmiesznie to wygląda. Te mouse jadą zielonym, kurde. Pociąg w wykonaniu 277 i CS-a. CS napędza radziecki czołg ciężki. Jak na razie zespół Smile mocno tutaj obrywa. Najbardziej ucierpiały CS. Teraz kontratak, który sprawia, że wyjadą wprost pod mausy. To może się udać. Ten CS na ogrysku, niecałe 500 życia. Jeden strzał jeszcze będzie potrzebny. External ma uszkodzone zbiorniki. Teraz skończone. Naprawdę to wygląda dobrze dla zespołu Dopaminę. Przewaga 7000. Raczej nie jest do stracenia. Nie wyobrażam sobie, jak mieliby tyle nagle stracić. Bardzo tutaj
dobrze to wygląda dla drużyny Dopamina. Mają dwa razy więcej życia, mogą sobie pozwolić nawet na wjazd. Wykorzystują ogromną wielkość mausów, aby tutaj skupić na nich uwagę, a reszta wychyla się wtedy, kiedy trzeba, żeby zrobić uszkodzenia. Czołgi typu 277-5, ten DPM mają wystarczająco dobre, aby tutaj dobijać te czołgi. I został ostatni z 4. To wygląda na to, że będzie łatwa wygrana tego zespołu. Późno się obudzili, a lepiej późno niż wcale. W tej rundzie zespół Dopaminę stracił tylko jeden pojazd, był to oczywiście Mausik. Naprawdę poszło im bardzo dobrze, szybko, sprawnie. Proszę Państwa, oba zespoły uznały, że bez mausów się nie obejdzie. W zespole Smile mamy 113, dwa mausy, 2277, konia i CS-a. W zespole Dopaminę Lewandowski, nasz husarz, IS-4, do tego mausik, dwa konie, T57 Heavy i CS-63. Mausiki, mausiki, ale Dopaminę nie wzięło już tak dużej. Teraz tylko jeden. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie wielkiej filozofii. Maus będzie musiał skupić się oczywiście na zbieraniu, a reszta będzie musiała za niego wyjechać. Bardzo jednak widzimy duże zainteresowanie kapem numer 1. Zespoły europejskie wybierają częściej bazy numer 2. Amerykanie mówią sobie, a zobaczmy tą bazę numer 1, może tam będzie lepiej. Może tam więcej wskuramy. Może... No signal! No signal! Nie ma, koniec! Rozejść się do domu! Do spania! No, była tutaj jakaś mała awaria, ale wszystko wraca do normy. Bardzo dużo uszkodzeń teraz przyjął Frugo w tym mausie. Został zaskoczony i dalej ponosi ciężkie straty. Tak bez wsparcia mi się wydaje. Dziwnie, powinien mieć jakąś osłonę. Ale jej nie ma. Kontowanie się mausem to temu koledze chyba nie wychodzi za bardzo. Razem musi wycofać. Teraz dobre strzały Super Conquerora. On trafia, maus zostaje przebity po raz kolejny. Teraz chyba go skończyć chcą. I chyba go skończą, dokładnie. Nie było to dobre dla zespołu Dopaminy ta wymiana. Jako obrońcy powinni zrobić znacznie więcej. Teraz kolejna szansa. 113 dostała w magazyn. Musi uważać, bo może dojść do eksplozji. 113 często wybuchają, uwierzcie mi. Zespół Dopaminy robi drugiego fraga. Bitwa jednak wcale nie wygląda dla nich tak dobrze, bo koń jest na ogrysku. I teraz pada po strzale mausa, no i już. Jest tyle samo lów. Oba zespoły mają po 5 sztuk. C63 próbuje zająć rampę. Półeczka tutaj na pewno dałaby mu możliwość ostrzeliwania tego Super Conquerora. Dziwię się, że z tej okazji nie skorzystał. Gdyby wjechał do półki, no to byłaby masakra. Dziękuję, Nopmaster. Jest, moi drodzy, zdecydowany wyjazd zespołu Dopaminę. Wjeżdżają prosto w mausy, ale kosztowny ten wyjazd. Oj, bardzo. Nexus na ogrysku. T57 Heavy jest nieaktywne. Zły fokus. Powinni fokusować konia. Boże, co ty robisz? Dlaczego ty nawet nie wiesz, w co strzelać?
ja cię kręcę. Nie mam pytań. Wyjechali taką przewagą i zamiast zdjąć super konkurora, który ma najlepszy DPM, to walą w mausy. Po co? Po jaką cholerę strzelać w mausy, kiedy koń jest najgroźniejszy? I zobaczcie, dzielą ten damage, nie fokusują jednego. Nie wiem. Zastanawiam się, czy oni już po prostu są tak nisko psychicznie z moralami, że już nie myślą, co jest powodem, bo wczoraj grali dużo lepiej. I to jest przykre, zobaczyć ten regres, ten spadek w ich grze. Drużyna Dopaminę ma ostatniego gracza. CS-a, który nie za bardzo już ma nawet gdzie uciekać, jest na hita. I może być za chwilę zdjęty. Dokładnie. To jest koniec. Zespół Smile zostaje mistrzem Ameryki. I wygrywa. Już informuję. Po pierwsze, $1000. Oprócz tego 150 tysięcy złota i 40 tysięcy obligacji. Nie była to trudna bitwa. Śmieszne w sumie. Dwa finały, oba 5-1. Dwa finały. Wszystkie jednostronne. Dzień jednostronnych bitew, moi drodzy. Kiedy Ameryka versus Europa? Zobaczymy, ale ostatnio, kiedy takie starcie miało miejsce, Amerykanie oszukiwali i pokonali nas, używając niedozwolonych modyfikacji. Maus 10 na 10. Natłuk sporo. No jak mausy zrobiły top damage, to jest bardzo źle. To jest tragedia. Nie powinno to się absolutnie wydarzyć. Radamens dobrze. Ponieśli karę za to, taką, że dali im pieniądze. Wargaming im zapłacił za używanie cheatów. To jest kara dla nich. Taka sytuacja. Prawidłowo. Stand my ground. Stand my ground. Nie, 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 nie ma czegoś takiego.